Drodzy Państwo, jeżeli macie jakieś pytania, my dzisiaj zaczynamy pracę z naszymi posłami, posłankami. Jesteśmy tutaj, że tak powiem, skoszarowani już w Warszawie na zajęcia, które będziemy mieli przez najbliższe godziny i dni. Przygotowujemy się do tej naszej misji nowej bardzo, bardzo rzetelnie. Będzie pan marszałkiem czy wicepremierem? Jak marszałek Sejmu, czy mi się coś przewidziało? Trudno powiedzieć, w jakiej kondycji znajduje pana redaktora, natomiast... Gratuluję. To zawsze. Słuchajcie, te rozmowy dopiero się zaczęły. W ciągu, myślę, najbliższych dni powinniśmy mieć jakieś wstępne ustalenia i kierunki. To są dobre rozmowy, one się bardzo, bardzo fajnie toczą i też są takie partnerskie. One się, jak mówię, dopiero zaczęły dzisiaj w ostatnich godzinach. Chcemy być, to jest chyba nie tylko moja deklaracja, szybko gotowi. Chcemy być szybko gotowi ze składem, z planem, z tym, jak poukładać rzeczy w rządzie, w Sejmie. I mamy nadzieję, że podobną odpowiedzialnością wykaże się pan prezydent i nie będzie przewlekał terminów i procesów. O stanowiskach będziemy rozmawiali też oczywiście. Trzecia droga to silna, to duża siła w parlamencie, 65 posłów. Stosownie do tej siły zaufania, którą Polacy nam powierzyli, będziemy chcieli też brać odpowiedzialność. Bo tego nie wiem. Bo na tym etapie nie ma takich ustaleń i nie ma takich deklaracji. Można nie wiedzieć, czy to zostanie zaakceptowane. To prawda, natomiast pamiętajcie Państwo, że takie rzeczy najpierw powinno się ustalać i o nich rozmawiać w gronie partnerów, w którym to gronie wspólnie podejmuje się decyzje. Jeżeli te decyzje będą, będziecie o nich wiedzieć, a to nie potrwa długo. Chcę powiedzieć przede wszystkim, że trzecia droga jako projekt polityczny trwa i jest kontynuowana. Chcemy kontynuować ten projekt po wyborach, to jest nasza wspólna wola. Ale też w klubie? Nad tym się zastanawiamy, jak to zrobić, żeby to było technicznie najlepsze dla nas. Jeżeli będzie jeden klub, to będzie. Jeżeli będą dwa kluby, to oba będą miały w nazwie trzecia droga, będą spięte umową federacyjną. W tej chwili pracujemy z prawnikami nad tym, żeby optymalny kształt, to będzie precedens w polskim Sejmie, ale jest możliwy. Pracujemy z prawnikami nad tym, żeby znaleźć jak najlepszą drogę formalną do kontynuowania tego projektu. Chcemy go kontynuować, trzecia droga dalej idzie razem. Każdy z nas będzie pewnie prezentowało swoich posłów i swoich senatorów, swoje środowiska, ale razem będziemy pracować w przyszłym parlamencie. Bo PSL na przykład uważa, że do wyborów samorządowych powinniście iść razem i wtedy utworzyć jeden klub, choćby do tych wyborów samorządowych. Ja dzisiaj rozmawiałem z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem i wydaje mi się, że wiem, za czym optuje PSL, więc to, co powiedziałem... Spodziewam się, że w najbliższych dniach będzie bardzo wiele wypowiedzi osób, które nie uczestniczą w negocjacjach, wypowiadających się jakby w nich uczestniczyły. To naturalne prawo wiążące się też z pewnymi ludzkimi ambicjami, przypadłościami. Mówię bardzo odpowiedzialnie i jasno. Projekt będzie kontynuowany. Jaką formułę przybierze w Sejmie, no, czy federacji tak naprawdę dwóch klubów, czy jednego klubu, o tym zdecydujemy, natomiast na pewno występujemy razem. Razem będziemy uzgadniali politykę i razem będziemy w tym rządzie, mam nadzieję, przyszłym demokratycznym występować. Co do wyborów samorządowych, to trochę jeszcze za wcześnie na decyzję. Wydaje mi się rzeczą oczywistą, że powinniśmy razem występować w wyborach do sejmików. Natomiast na niższych szczeblach samorządu, gdzie jest trochę inna ordynacja, inna sytuacja, zobaczymy, co będzie bardziej korzystne też dla projektu politycznego, który z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem zbudowaliśmy. Mówi pan, że chcecie się szybko dogadać wewnątrz Zjednoczonej Opozycji na następną kadencję, ale prezydent wcale nie chce tak szybko działać. Jego doradca, właściwie najważniejszy człowiek oprócz prezydenta w Pałacu Prezydenckim, czyli szef jego gabinetu, mówi, że mamy czas, prezydent ma czas. Mówi też wręcz, że zauważa już jakieś pęknięcia w tym obozie Zjednoczonej Opozycji. I premier był dzisiaj u prezydenta na godzinę. Mam nadzieję, że panu prezydentowi, jego urzędnikom wystarczy sokolego oka, żeby zobaczyć, jaka dekompozycja ma teraz miejsce w obozie Zjednoczonej Prawicy. Słyszymy o tym, że powstanie osobny klub pana Ziobro, słyszymy o tym, że mogą być jakieś osypywania się w stronę opozycji ze strony posłów Prawa i Sprawiedliwości świeżo wybranych, więc mam nadzieję, że to sokole oko również na tamtą stronę bacznie patrzy.
patrzy. Jeżeli chodzi o pęknięcia w naszym obozie, ja takich nie dostrzegam. Chętnie dowiem się od pana prezydenta, jeżeli zechce się z nami spotkać, co konkretnie widział albo co mu powiedziano, że jest. Pan prezydent mówi, że ma czas, jeżeli tak mówi. No my nie mamy czasu i Polska nie ma czasu. Jesteśmy w sytuacji, w której sytuacja geopolityczna za naszymi granicami domaga się jak najszybszego powołania w Polsce stabilnego rządu opartego o stabilną większość parlamentarną. Mam nadzieję, że pan prezydent to rozumie i że wejdzie do gry jako odpowiedzialny strażnik tej większości i stabilności, a nie jako polityczny kunktator, który będzie teraz starał się przeciągnąć sprawę jak najdłużej w interesie Prawa i Sprawiedliwości swojego byłego obozu politycznego, bo ten obóz polityczny niczego już też prezydentowi nie zapewni. Dzisiaj prezydent ma szansę pokazać się jako odpowiedzialny mąż stanu, jako polityk, któremu leży na sercu dobro Polski, a oni już w tej chwili, wie pani, wiecie państwo, wysyłają wszystko w eter. Opowiadają o jakichś niestworzonych propozycjach, które nam składają, opowiadają o tym, że jak Sejm nie zdąży z budżetem, ten nowy Sejm, to będzie rozwiązanie Sejmu. Jeżeli ktokolwiek chciałby w kraju, w którym właśnie były wybory, w których była frekwencja 74%, która nie występuje nawet w krajach, gdzie jest obowiązkowe głosowanie, zrobić teraz powtórne wybory, to my serdecznie do tego działania zapraszamy. Będzie strata pieniędzy, ale my będziemy mieli 307 mandatów, a nie 248. I tak się ich te strategie polityczne i spiny skończą. A propos pana prezydenta wręczył... Podobno dostajecie, czy nie dostajecie propozycji od PiS-u, a pytanie, czy wy do PiS-u macie jakąś propozycję? Tak. Mamy, żeby oddalili się czym prędzej, żeby nauczyli się przegrywać i żeby oddalili się czym prędzej, w pośpiechu. Może jest tam ktoś godny uwagi, kto mógłby zasilić zacne grono Polski 25%? My na pewno nie będziemy tam nikogo łowić ani szukać. Jeżeli ktoś chce przyjść na tę stronę i powiedzieć, że zrozumiał swój błąd i widzi, że Polacy chcą zupełnie czegoś innego i nadzieja społeczna jest dzisiaj w zupełnie innym miejscu, proszę bardzo, możemy rozmawiać o warunkach takiej współpracy, ale to też z całą pewnością nie będzie dotyczyło zdecydowanej większości tego klubu, bo ten klub powinien dzisiaj w większości stanąć przed Komisją Prawa i Sprawiedliwości i odpowiadać za to, co zrobił, a nie szykować się do popierania tej czy innej większości z drugiej strony. My mamy stabilną większość jako opozycja i nie potrzebujemy w tej chwili prosić ani łaski, ani niczego szukać. Był czas na spektakularne nawrócenia przed niedzielą 15 października. Teraz jest troszeczkę za późno. To już a propos pana prezydenta wręczył nominacje sędziowskie 70 sędziom. Neo sędziom, okej, dziękuję za poprawienie. Po pierwsze, co to oznacza, po drugie, co z tym zrobić dalej? Chcielibyśmy móc o tym porozmawiać z panem prezydentem. Pan prezydent wielokrotnie już pokazywał, że w sprawie sądów, sądownictwa, no ma, jakby to delikatnie powiedzieć, pewnego rodzaju... On jest niezwykle skoncentrowany na swoich kompetencjach związanych akurat z tym obszarem. Z nim można rozmawiać o wielu rzeczach, ale w tej sprawie sądownictwa, wymiaru sprawiedliwości rozmawia się z nim zwykle bardzo trudno. Przede wszystkim dzisiaj najważniejsze jest to, żeby prezydent Rzeczpospolitej jak najszybciej zapewnił Polsce stabilny rząd. I to jest pierwsza rzecz, o której chcielibyśmy z nim rozmawiać. Oczywiście przywrócenie praworządności w Polsce, które jest warunkiem choćby uzyskania środków z KPO, też powinno być przedmiotem takiej rozmowy. Prezydent pozostaje prezydentem do czerwca 2025 roku i ten przyszły demokratyczny rząd będzie musiał z nim rozmawiać o wielu kwestiach, również o praworządności. Dzisiaj pojechał na spotkanie do prezydenta, znaczy, że ten pierwszy krok będzie misji tworzenia rządu powierzony właśnie Morawieckiemu? Wie pan, politycznie jest to bez znaczenia, dlatego że Morawiecki tej większości nie zbuduje. No będą przez 2 tygodnie spinowali po mediach i chodzili, że gadają z kimś od nas, a może tamten się nawróci, a może przeciągnął jeszcze tego. To będzie kompletnie bez znaczenia, bo nikt z nimi nie gada. Oni mogą chodzić oczywiście po mieście i opowiadać, że za chwilę wypuszczą taśmy Beger, na których ktoś rozmawia i proponuje przejście do PiS-u. Nic takiego nie ma miejsca. To tylko dopytam, czyli rozumiem, że na pana koalicjancie, na Kosiniaku, Kamyszu nie robią wrażenia... te spiny wiadomości TVP, że jest języczkiem uwagi. Żadnego. Zapewniam pana, żadnego. PiS, nawet gdyby komuś w PSL-u przyszło to do głowy, PiS tak upokarzał Polskie Stronnictwo Ludowe, zwłaszcza po tych wygranych wyborach w 2015 roku, że takich rzeczy się nie zapomina. Przecież oni nawet im pokoju nie chcieli dać w Sejmie. Przecież nie wpuszczali ich do komisji poszczególnych, bo mówili, że mają klub, ale za mały.
rozjeżdżali ich w tych swoich mediach jak mogli. Trzeba było myśleć wcześniej o zdolności koalicyjnej, jeżeli się chciało jej szukać, a nie dzisiaj po wyborach, kiedy przegrali z Kretesem. Więc ze strony PSL-u żadnych ruchów nie będzie, ze strony Polski 2050 podobnie. Trudno jest mi sobie wyobrazić, żeby były ze strony Lewicy. A więc to, co dzisiaj będzie, być może ze strony pana prezydenta, nominacja dla Morawieckiego, jakieś inne historie, jest tylko i wyłącznie marnowaniem naszego cennego czasu. Dzisiaj, kiedy dowiadujemy się, o ile wzrosną rachunki ludzi za prąd od stycznia, jeżeli nie będzie uregulowań w tej sprawie, to my powinniśmy się już zacząć tym zajmować, bo to jest rzecz, która polityków interesuje, a nie to, czy prezydent Duda okaże swoją władzę i będzie miał swoje 5 minut i czy Morawiecki będzie miał 10 minut więcej na palenie papierów i używanie niszczarek. To dzisiaj oni, jeżeli zagrają tę figurę, pokazują, jak głęboko w nosie mają i mieli ludzi, ich potrzeby i ich problemy. Jak wyłącznie chodzi im o to, żeby utrzymać się przy władzy, nie iść do więzienia i nie musieć oddawać tych wszystkich pieniędzy, które zdefraudowali. I wrócę do swojego pytania, czy macie jakiś pomysł na to, co z neosędziami w przyszłości? Rozmawialiśmy o tym w gronie też i specjalistów, przygotowując porozumienie między naszymi ugrupowaniami już dawno temu. Są różne pomysły, są bardzo różne drogi rozwiązywania tych problemów. Na pewno, i to ja też chcę zagwarantować jako szef jednego z ugrupowań, które mam nadzieję w tym procesie będą uczestniczyć, nie będzie nami kierowała żąda zemsty. To nie będzie rząd zemsty, to nie będzie ganianie w spoconej chęci dopieczenia komuś i pozbawienia kogoś czegoś. My musimy w Polsce przywrócić praworządność. Mamy pomysły, jak to zrobić, wiemy, o czym chcemy rozmawiać z panem prezydentem, ale wybaczcie państwo, dopóki oni jeszcze są przy steru i mogą im przyjść do głowy różne głupie rzeczy, nie będziemy wychylali się ze szczegółami za mocno, dlatego że ten Sejm będzie funkcjonował jako organ stanowiący prawo. Jeszcze do, być może, jeżeli prezydent nie zmieni zdania, prawie miesiąc. Kiedy rozmowy koalicyjne? Nie wiem, bo nie mam aż takich kompetencji ani ochoty, żeby zagłębiać się w ich życie wewnętrzne, które zawsze było skomplikowane, oparte na przemocy i wzajemnych szantażach i pewnie politycznej korupcji. Słyszy się dzisiaj, że Ziobro chce robić w Sejmie swój klub i pójść na autonomię. Słyszy się o tym, że jak mówię, być może jeszcze jakiś paru posłów im się osypie. No, ciężki czas przed nimi, tak? Ale po tym, jak zafundowali Polakom ostatnich ciężkich 8 lat, to moje serce specjalnie nie krwawi, kiedy w nie zaglądam ze smutku i żalu. Przepraszam? Moim zdaniem największym błędem w ich kampanii było sprowokowanie takiej frekwencji, mówiąc zupełnie wprost, poprzez pokazanie, jak głęboko w nosie mają ludzi. Skupili się na swoich obsesjach, na Tusku, w skłócaniu nas z całym światem. Ludzie nie podzielają tych emocji. Ludzie w Polsce nie chcą wojny. Ludzie chcą pojednania, spokoju, rozmowy i współpracy. I powiedzieli to Kaczyńskiemu dokładnie. Tam oni popełnili mnóstwo pewnie błędów, będą to sobie analizować. Sondaże mieli skręcone albo nie umieli ich czytać. I przecież myśmy w ich sondażach, drodzy państwo, 3 tygodnie temu mieli 4,5%, tak? No to i oni robili na 5-tysięcznych próbach, co kosztuje setki tysięcy złotych, jeżeli nie miliony. No to umówmy się, to jeżeli mając do dyspozycji dziesiątki milionów dochodzi do takich wniosków, to jest błąd. Natomiast to, co się wydarzyło na pewno, to jest to, że oni się totalnie rozminęli ze społeczną emocją. Ludzie nie chcieli wojny, a oni mówili, wojna jest jedynym rozwiązaniem i pójściem do przodu. No i skończyło się tak, jak się skończyło. Natomiast w nas też nie ma jakiejś pychy w tej chwili. My wiemy, jaki kredyt zaufania dostaliśmy i jak bardzo czujemy dzisiaj na barkach tę odpowiedzialność, żeby tego nie zepsuć, bo dostaje się go raz. Kiedy siadacie do umowy koalicyjnej? Niedługo pewnie. Najpierw musimy zrobić pierwsze takie przetarcia, żeby ruchy powiedziały, każdy z ruchów politycznych, które mają to budować, na czym mu zależy, jaki obszar odpowiedzialności ze względu na obietnice, które złożył, programy, które ma, chciałby realizować. I po takich pierwszych przetarciach będziemy siadali do pisania umowy koalicyjnej. Nam się wydaje dzisiaj, że ta umowa nie powinna mieć kartki ani dwóch kartek, tylko powinna być dużo bardziej szczegółowa. Nie wiem, czy tak szczegółowa jak niemiecka, którą negocjowano
miesiącami, która zawierała wszystkie możliwe detale dotyczące wszystkich możliwych ustaw, ale na pewno powinna być merytoryczna, obszerna, jawna. I taką umowę będziemy chcieli wynegocjować. Zgadza się pan z tym, że sprawy światopoglądowe nie powinny się w takiej umowie znaleźć? Tak, uważam, że to dobry pomysł. Umówiliśmy się również na przykład wśród jeszcze w poprzednim, można powiedzieć, parlamencie, że u nas w sprawach światopoglądowych każdy głosuje zgodnie z własnym sumieniem, a nie zgodnie z sumieniem przewodniczącego. Tego będziemy się trzymać i w klubie, i tego będziemy się trzymać również w koalicji. Uważamy, że to nie jest dobry pomysł, żebyśmy teraz, na początku nowych demokratycznych rządów, pokłócili się totalnie o sprawy, co do których nigdy nie będzie zgody między nami, bo każdy z nas ma sumienie uformowane w inny sposób. A resorty też się nie pokłócicie, bo pan zgłaszał chęć objęcia, znaczy nie pan jako pan, ale jako Polska 2050 między innymi MON-u, a są już przecieki, że te resorty siłowe chce jednak Koalicja Obywatelska objąć. Czy to nie będzie pan, problem, czy nie? Ja państwu trochę współczuję, bo przez najbliższe tygodnie będziecie... Cieszę się. Dziękuję. Cieszę się z tej wspólnoty losów i odczuć i empatii, znaczy, że empatia w narodzie nie ginie. A mówiąc poważnie, będziecie słyszeli wszystkie możliwe giełdy, bazarki. Jeden będzie wychodził i podbijał swoją pozycję i mówił, że ten resort. Drugi będzie próbował wetknąć szprychy i powiedzieć, że ten resort. Słuchajcie tego, co mówią liderzy. To my będziemy tak naprawdę te negocjacje prowadzili, za nie odpowiadamy głową. I jeżeli my coś mówimy, każdy z liderów, którzy są tutaj na opozycji czterech, to znaczy, że to jest jakoś prawdopodobne. Nie pozabijamy się o resorty z całą pewnością. Jesteśmy w stanie to poukładać. Co więcej, zrobimy to szybko. Jak najszybciej się da, bo chcemy też móc powiedzieć panu prezydentowi, panie prezydencie, my jesteśmy gotowi. A co z panem? A kiedy tak chcecie powiedzieć właśnie? Kiedy? Szybko. Zaczęliśmy już rozmawiać. Te rozmowy będą toczyły się w ciągu najbliższych dni. Spodziewam się, że w przyszłym tygodniu wyłoni się już jakiś ramowy obraz w tego, co chcielibyśmy poukładać. Przyjdzie czas na umowę koalicyjną, którą też chcielibyśmy mieć szybko. Liczyłbym to w małych tygodniach, a nie w dużych miesiącach z całą pewnością. Jak jesteśmy przy personalia, czy pan dopuszcza taką sytuację, że trzy kluczowe stanowiska, premier, marszałek Sejmu, Senatu, bierze dla siebie największe ugrupowanie po stronie tej zwycięskiej opozycyjnej? Nie wydaje mi się, żeby to było prawdopodobne. Wydaje mi się, że będzie tak, że wśród tych stanowisk wiążących się z największą odpowiedzialnością, czyli premier, marszałek Sejmu, Senatu, będzie jednak koalicyjna współpraca. Marszałek Sejmu dla trzeciej drogi? Jedno stanowisko za dużo, znaczy za mało. 30 minut krążyliśmy wokół tego tematu i wróciliśmy do punktu wyjścia, prawda? Zadaliście mi wszystkie pytania, których nie wyemitujecie, po to, żeby na końcu zapytać mnie jeszcze raz o to, czy o marszałka Sejmu. Gratuluję, bardzo sprytnie, taktycznie, wszystko jest uzgodnione. Wszystko na żywo. Dobra, zwracam honor. Bardzo dziękujemy. Słuchajcie. Telewizja Polska się pytała. A teraz za chwilę odpowiem. Oczywiście jest też tak, że myślimy o tym, jako trzecia droga, że w Sejmie jest mnóstwo rzeczy do zrobienia, które mogłyby być ważne do zrobienia natychmiast. Bo ten Sejm trzeba odkazić, trzeba unowocześnić i trzeba sprawić, żeby był parlamentem, a nie miejscem, a nie po prostu fabryczką do mielenia mięsa partyjną. Natomiast wszystkie decyzje będą wypadkową porozumienia między partnerami w koalicji. My nie stawiamy żadnych warunków wstępnych nie do przekroczenia. Będziemy w stanie poukładać się tak, jak będzie wymagała tego odpowiedzialność. Natomiast rzeczywiście jest tak, że stanowisko marszałka Sejmu w tej puli jest tak jak parę resortów na przykład, na których nam zależy, w puli zainteresowania trzeciej drogi, którą zgłosiliśmy naszym partnerom. Natomiast oni też oczywiście zgłosili swoje pomysły w tej sprawie. Będziemy o tym rozmawiać. Na pewno, i to państwa zapewniam, unikniemy gorszącej publicznej walki o stołki i dogadamy się. Ja nie będę umierał za marszałka Sejmu dla trzeciej drogi, ani za wicepremiera dla PSL-u, ani za marszałka Senatu dla Platformy, bo my jesteśmy tu po to, żeby umierać za stanowiska. My jesteśmy tu po to, żeby zrobić robotę i zbudować team, który będzie czymś więcej niż tylko porozumieniem partii politycznych. Ale każdy na końcu chce wyjść z czymś. To prawda, natomiast ja bym najbardziej, wie pan, chciał wyjść po tych 3 latach poza polityką instytucjonalną de facto z poczuciem, że daję ludziom szansę, tym, którzy tu stoją, na zrealizowanie naszych obietnic, które złożyliśmy wyborcom. To jest dla mnie największa satysfakcja. Ja nie muszę być kimś. Ja chciałbym coś zrobić. Dziennikarze wrócą z kuluarów, czy nie wrócą? Czy po prostu państwo też kredyt 0% i czy zgadzają się państwo z nabyciowym, czy to są te kwestie, które
Z Babciowym mieliśmy kłopot, mówiliśmy o tym otwarcie, będziemy o tym rozmawiać z naszymi koalicjantami, natomiast jeżeli chodzi o tak szczegółowe kwestie, proszę nam pozwolić najpierw poukładać duży obrazek, a później będziemy już w nowym parlamencie, z nowymi siłami, w nowym rządzie decydować o szczegółach. Na pewno nie poróżnimy się na pierwszej prostej, możecie być o to spokojni. Czy jesteście gotowi na ustępstwa chociażby w kwestiach światopoglądowych? W jakim sensie? Lewica mówi, że to jest priorytetem dla nich, kwestia światopoglądowa. Już to pytanie było, panie redaktorze. Rozmawialiśmy o tym i tak jak powiedziałem, każdy z nas przedstawia w tej sprawie swoje stanowisko. Nasze stanowisko, moje i Władysława Kosiniaka-Kamysza jest takie, że sprawy światopoglądowe nie powinny być przedmiotem umowy koalicyjnej i porozumienia koalicyjnego. Spróbujemy, jeżeli taka na to zgodzą się nasi partnerzy, załatwiać je z korzyścią dla ludzi w inny sposób. Czyli nie zmienicie tego. Dziękujemy bardzo. Tego stanowiska na pewno nie zmieniamy. Bardzo dziękujemy. To już może, że tak powiem. Dziękuję serdecznie. Słuchajcie, zdjęcie. Teraz prosimy, można zabrać mikrofony, szanowni państwo, bo będziemy zdjęcia robić. Tak.